tak uvítám vás s kolem filmy na mém kanále. Ty kolejný z... Tak. To jest dosť nový film, ale wgrałem sobie Nether Update i teraz jest tyle nowych rzeczy. Pokazuję wam teraz, znajdę sobie niektóre bardzo fajne i ekscytujące rzeczy. Akurat stworzę w nowy świat, więc mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodoba. Ogólnie zrobię porównanie, zrobię kilka porównań. Pierwsze porównanie jest takie, że widzicie to. Czyli ten, kto grał na Nether Update, wie, że to jest dosyć stara rzecz. Ale tylko ja się chyba jaram tym tak długo, czyli dużo osób się tym jeszcze ciekawi, ale przepraszam, że tak późno to robię. Nether Update był znany kilka tygodni temu, a ja... Czyli kilka miesięcy temu nawet. Ale można, jak fajnie to wygląda, że się miesza te. To wygląda bardzo fajnie ogólnie, ale to nie wszystko. Znalazłem też kilka fajnych bazaltowych itemów. Więc bazalt. Teraz znajdziemy bazaltowe itemy. Bazalt to jest ogólnie dosyć fajny nowy item. I oczywiście jak chodziło o te światełka, to... Okej? Więc teraz... patrzycie na to. To wygląda bardzo fajnie. Czy da się to łączyć z innym? Tak. Czy to ten sam? Okej, pierwsze. To jest ten sam, a ten to jest przecież inny. No tak, jest taki po pierwsze. Mam też następny, który wygląda tak. I jeszcze następny, który wygląda tak. Mam oczywiście bazalt. No, bazaltowe bloki oczywiście. A to tak ogólnie dosyć przypadkowo dałem. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę, subika. Więc ogólnie bardzo was proszę. Nie chcę was do czego zmuszać, ale błagam was. Dajcie wam, co wam szkodzi. Więc ogólnie daję następne bloki. Ten. Ej, czy dało się coś skraftować? Serio? Wiem, że nie jestem geniuszem, bo na pewno to już istniało. Czyli są te bloki i zaczniemy od trzeciej linijki. Więc patrzymy na nowe bloki. Jeśli robię to ogólnie dla tych osób, które nie miały okazji zagrać na netherowym update'cie. Po prostu nie wiem dlaczego, ale niektóre dosyć dużo po prostu nie miało okazji grać na netherowym update'cie lub w ogóle nie mają Minecrafta, więc właśnie dla tych osób to robię. Lub dla tych osób ogólnie to robię. Ogólnie nie da się dzielić bardzo nowych dekoracji. Nie stawię oczywiście to w bardzo estetyczny sposób, żeby było widać oczywiście obie strony. Nie wiem, czy to jest jakaś paleta, czy co. Jest dużo bardzo nowych i bardzo ładnych kolorów. To już chyba było. Lub nie, to jest nowe. To jest nowe, to są dwa różne bloki. To jest takie drewno, więc żeby widzieć, że to jest inne, mogę sobie trochę bardziej w tą stronę. Bardziej trochę na to też wstawię. Więc teraz taki pełne bloki, nie drewniane. I takie coś. Tu bardzo dużo fajnych itemków nowych. To są te bazaltowe Soul Soil. Soul Soil to jest też dosyć nowy blok. Jeszcze co? Oczywiście
B dam, bo sądzę, że kod B będzie dosyć dużo fajnych itemków. Brickfest to już było, nie, te rzeczy już wam pokazywałem. Więc trapdory nowe, są dwa nowe trapdory. Przepraszam, że tak dziwnie mówię, gdzieś się przejęzyczyłem. Falta. To jest taki dosyć ładny. Ogólnie robię takie palety. Jakiś to w dziwny sposób nie da się. Fajny, dam jakiegoś fajnego screena, postaram się. Ale nie mogę wybrać, jak YouTube wybierze, żeby jak ogólnie odcinek wyglądał. To jest całkiem przypadkowe. Schody dam. Bardzo się cieszę z tym nowym update'em, się bardzo jaram, dlatego bo... Przepraszam cię, mały slajmiku. Fiurze z niego się nie rozmnożyło, bardzo mały. Okej, więc jeszcze trapdory. Jak było więcej, to mnie postały w fajniejszy sposób, ale... Patrzcie, ile jest już tych nowych itemów. Jest ich bardzo dużo, jest bardzo dużo fajnych itemów. Mam nadzieję, że YouTube wybierze jakiegoś fajnego screena. I są też netherowe drzwi, właśnie na to czekam. Wiedziałem, że to będzie. Oczywiście więcej tak systematycznie, to już jedziemy. O, netherowe półpłytki, tak. Tak, o, netherowe bricksy, nie wiem, czy to było to i tego na pewno. Jeszcze nie to dam. Jest tu tyle nowych itemów. Normalnie będzie na pewno tyle nowych dekoracji. Tak się tym jaram normalnie. Sami powiedzcie, czy to nie wygląda pięknie. Jest tyle nowych dekoracji. Jeśli odcinek wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę. Przepraszam, że jestem z tym filmem tak późno. Powinien dać go kilka miesięcy wcześniej. Ale jak mówię, Minecraft po prostu nie dawał mi to, nie dało mi jeszcze do update'u, więc dopiero teraz mi zaproponował, żebym dostał do update'u tylko na komputer.